Dzień dobry Państwu, minęła 10:00. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Schulstadt ma jeszcze takie małe tosty w mniejszych paczkach dla tych, którzy... Przepraszam bardzo. Telefon pilny z ambasady. Halo? Dzień dobry. Przepraszam Państwa bardzo, ale pilne sprawy wymagają pilnych interwencji. Wróćmy do naszego dzisiejszego dania. Mam tu fantastyczne pszenne tosty, które napełnię bogactwem smaku, proszę Państwa. Dziś prawdziwa ekstaza dla serolubów i serożerców. Quattro formaggi, cztery zróżnicowane, wyraziste gatunki sera. Mamy tutaj klasyczny ser żółty Gouda, jest mozzarella, jest mały figlarny camembert i wyrazisty ser z niebieską pleśnią typu na przykład Lazur albo Roquefort, dowolny ser pleśniowy. Tym wszystkim napakuję moje tosty i zapiekę tak, że wypływać z nich będzie prawdziwie ekstatyczna serowa masa. Zaczynam od Mazdamera, który lekko porwę, by nam nie przesadnie wyciekał i był raczej skoncentrowany w środku tostów. To pierwsza serowa warstwa. Do tego dam camembert, a więc delikatny pleśniowy ser. Jego też nie przesadnie dużo. Zamykam tosty i za chwilę prawdziwa ekstaza serowa. Quattro formaggi, a więc po włosku cztery sery, upiekły nam się tu z pewnością na złoto i na pysznie. Spójrzcie Państwo, w jasnych, pszennych tostach cztery zróżnicowane gatunki sera, które stopiły się w jedną pyszną, wyrazistą masę. Zapraszam do konsumpcji. Wegetarian również jak najbardziej. Mięsa nie ma tu ni odrobiny. Sos pomidorowy niekonieczny. Ja bym szedł tropem wyłącznie serowego aromatu. On s'appelle